Siemaneczko, ja jestem Lukis i zapraszam już na czwarty odcinek z Farminga 19. Dzisiaj zbierowimy sobie w końcu jakieś prace polowe, którymi będą właśnie żniwa. Troszeczkę odmiennie zaczniemy, bo nie zaczniemy od takich prac typowo przygotowawczych, pola i tak dalej, czyli jakieś tam orki i siewy i tym podobne, tylko po prostu no, zaczniemy od uprzątnięcia naszych pól, aż dwóch, które w chwili obecnej tutaj mam w posiadaniu. Dodatkowo też jest, z tego co widziałem na skupach, akurat dobra cena na uprawy, które są na tych polach, bo na soję jest cena na bodajże 2800 coś, aczkolwiek właśnie tutaj zaczniemy sobie chyba koszenie od soi, bo ta cena widzę, że spada, więc żeby nie tracić tych pieniążków i nie czekać potem już znowu na wzrost tej ceny, no to zaczniemy sobie od soi. Ciekawi mnie, jak ogólnie ta soja będzie sypać, bo wyrosły mi w niej chwasty, nie kupiłem opryskiwacza, nie zrobiłem oprysku i ciekawi mnie, czy te chwasty jakąś wydajność tutaj obniżą i jak to w ogóle będzie wyglądało. Także no nie przedłużając, będziemy już sobie tutaj powolutku zaczynać pracę, wyprowadzimy sobie bizonika i pojedziemy nim na pole. Piękny dźwięk odpalania. Troszkę chyba tu za blisko podjechałem, bo trochę zahaczam o tą belkę, ale... Dobra, i jedziemy sobie. Kurde, no nie mogę się przyzwyczaić, jeszcze w tym bizonie to już w ogóle jest tak troszkę dziwnie jeździ. Znaczy, w ogóle pewnie w kombajnie troszkę dziwnie. Ze względu na tą zmianę troszeczkę sterowności. Dobra. O jest. Ale no miota. Dobra, w sumie nie będę szedł, tępnę się już. Jeszcze pewna zmiana zaszła, bo mówiłem na poprzednim odcinku, że będę sprzedawał tego drugiego, znaczy tego drugiego, jednego ogólnie z tych fendów i coś kupię w jego miejsce. Sprzedałem go, ale nie kupiłem niestety nic, ponieważ nie znalazłem nic sensownego na mój budżet. Także dałem sobie spokój, a z racji tego, że też Maseja już sobie kupiłem ostatnio, to na razie nie będę potrzebował jakichś tam ciągników. Zresztą nie mam też dużego areału i jakiegoś tam szałowego sprzętu, że są mi potrzebne na chwilę obecną jakieś duże ciągniki, także na razie będziemy się skupiać na innych celach. Może troszkę się na soi zarobi, ale no nie wiem, czy teraz już od razu będziemy zaczynać od kupna właśnie ciągnika jeszcze jakiegoś. Bardziej chyba raczej coś innego tutaj się zainwestuje, tak mi się wydaje przynajmniej. Żeby jakoś te pieniądze mądrze zagospodarować, dobra. No i co, no będziemy dać z tymi żniwami, no. Nadeszła wielka pora na to. Tego bizona się chyba nie rozkłada, z tego co mi się wydaje. Ja no, naciskam X-a. Jeszcze sobie włączę panel. Nie, no nie ma, rozłóż kombajn, więc w takim wypadku uruchamiamy maszynę. Szkoda tylko, że bizonich nie ma sieczkarni, ale no cóż, trudno. Dobra. Jedziemy. Jak to wygląda z zewnątrz? Ciekawi mnie właśnie, jak to bez tej sieczkarni będzie wyglądać. Tak jakbym miał sieczkarnię, no ale dobra, trudno. No nawet o kilometr szybciej widzę na godzinę jeżdżą te kombajny, bo... 17 jedziemy chyba 9. Wezmę jeszcze trochę te dźwięki, ściszę, no troszeczkę mi też denerwują i nie chcę, żeby na nagraniu były też takie głośne, żeby mnie ogólnie to zagłuszało. Gdzie to było? Wzrost roślin, to nie to, to będzie tutaj. Głośność pojazdu, o 10% sobie to zmniejszymy, dobra. No ogólnie, teraz jak robimy coś w polu, to te maszyny no, nie startują tak od razu z marszu, tylko mają troszeczkę opóźnienia, jak na przykład w przypadku tego właśnie bizona, z tego co widzę. Jakoś tam tej soi powolutku przybywa. Jeden przejazd i 313 litrów, kilogramów, czy jak to tam kto sobie policzy.
Powiem wam, że to pole obok, to ja sobie chyba zrobię live'a, bo i tak właśnie chcę sobie tam live'a zrobić, potestować jak to wszystko tam funkcjonuje, wygląda, jak to będzie wszystko się prezentowało. I chyba na tym live'ie sobie zrobię koszenie tego pola. Może być też tak, że ogólnie live pojawi się wcześniej z koszenia tego pola niż ogólnie ten odcinek, bo troszkę materiału nagrałem, no i nie chcę wszystkiego naraz, zarazem publikować, bo zrobiłem to wszystko w dość krótkim czasie, więc no nie będę wszystkich odcinków naraz wypuszczał, także chyba no wręcz całkiem prawdopodobne, że tak będzie, że ten live się pojawi właśnie wcześniej niż ten odcinek, bo no troszkę no też chcę pograć i ogólnie nie chcę tych prac na tym gospodarstwie wstrzymywać, a też nie chcę znowu was zanudzać 5 odcinkami z koszenia bizonem wszystkich pól, więc live'a się zrobi, ewentualnie no nie wiem, zobaczę, może tutaj zrobimy coś takiego, że zostawię po prostu zapis tego live'a ewentualnie też. No w sumie to nie wiem jeszcze, naprawdę nie wiem jak to będzie wyglądać tak naprawdę. No i tutaj elegancko nam idzie koszenie. Ładnie bizonek sobie radzi. Ile my tam mamy w zbiorniku? Dopiero tonę. Kurczę, chyba zbytnio dużego plonu to tutaj nie będzie z tego pola. Tak mi się coś wydaje. No ale cóż, co będzie, to będzie. Ale przede wszystkim trzeba będzie się zaopatrzyć, widzę, popryskiwacz. Ze względu na te chwasty. Bo no, nie wiem, nie czytałem jeszcze, nawet nie sprawdzałem, czy one właśnie obniżają jakąś ten plącz, czy jak to z niej wygląda, no nie mam pojęcia. Jeśli tutaj będzie, ktoś będzie wiedział, to może tutaj napisać w komentarzu, jak to wygląda z tymi chwastami, co one tutaj takiego nam robią, poza tym, że są. Jaki mają wpływ na uprawę? O to dokładnie mi chodzi. No i tutaj jeszcze co do tego bizonika, no to header ma 4,2 metra. Nawet jak na takim małym areale, to można sobie tym bizonem bez problemu kosić, bo nawet jak nam się nie chce, no to wiadomo, że możemy sobie pracownika puścić i tutaj przy okazji ewentualnie inne prace wykonywać. Cóż, co jeszcze tutaj miałem powiedzieć właśnie przy okazji? Już wiem. No tutaj, jak już trochę sprzętu zgromadzę, to chciałbym wziąć się za... Za co? Za misje ogólnie. Bo teraz akurat są takie misje, z tego co patrzyłem, bo nawet już nie pamiętam, czy omawiałem te misje na poprzednich odcinkach, czy nie, ale... jeśli chodzi właśnie o misję w farmingu 19, to możemy, a wręcz musimy wykonywać je swoim sprzętem. I tak jak mówię, no nie patrzyłem na dostępne misje i no nie ma jakoś obecnie takich misji, z których mógłbym jakiś taki ciut większy zysk osiągnąć, a które by również odpowiadały pod mój park maszynowy. Jak są już tam jakieś rzeczy do zrobienia, to niestety no nie posiadam takich maszyn. A też na przykład nie chcę się bawić na jakimś dużym polu mega z obsiewaniem, bo szkoda czasu tak naprawdę mi na chwilę obecną. Bo tutaj zaraz zajmę się właśnie, a wręcz już się zajmuję, jak widzicie, swoją farmą. A dalszym planem na rozwój tej farmy będziemy się martwić w przyszłości, jak już trochę coś tutaj zrobimy i trochę tego tematu ugryziemy. Może z 5 ton ukosimy z tego pola, albo i nie. Kurczę, no nie mogę ogólnie napatrzeć się, jak te ptaki fajnie tutaj na tym polu sobie latają i
I jak to fajnie umila grę ogólnie. Bardzo, bardzo, bardzo mnie to urzekło, powiem wam. Bo tutaj mamy tak zwane okienko w bizonie. Standardowe. Widzimy, ile mamy w zbiorniku. No szkoda właśnie jedynie co, że ten bizonik nie ma sieczkarni. Bo bez kabiny to spoko i tak jest. Ale chociaż w sumie maszyny ogólnie tutaj też mają możliwość modyfikacji. Szkoda, że nie zrobili właśnie czegoś takiego, że bizon z kabiną, bez kabiny. No już nie mówię, żeby tam jakieś cuda na kiju były, ale fajnie by to wyglądało. Naprawdę, jakby był taki bizon właśnie bez, znaczy z taką opcją. I można było sobie właśnie wybrać, czy bez kabiny, czy z kabiną, albo czy ma mieć sieczkarnię, czy nie. No, troszeczkę o tym nie pomyśleli, no bo chyba bizon to jest, pewnie tak mi się coś wydaje, że jedyny kombajn, który nie ma tej sieczkarni zamontowanej w swoim tutaj osprzęcie. Jak na razie, tak sobie patrzę, ta farma troszeczkę goło wygląda, ale z czasem, jak już tutaj się weźmiemy ostro za robotę, to na pewno to będzie ładnie i malowniczo wyglądać. Przynajmniej tak mi się wydaje. No połowę chyba gdzieś skosiliśmy tego pola. No tak, piracy drzwi, chyba połowa. No. No tak jak mówię, gdzieś pewnie około 5 pewnie ton namucimy. Plus minus. Tutaj też nam trochę odpadło już, na poprzeczniaku z tej strony. Także no. Te zegary w ogóle działają? One się ruszają? Ale działają te zegary. Pomyślałem, że nie. Siedzonko też, tak jak w innych maszynach, widzę, że się amortyzuje. Podskakuje tutaj na nierówności. Gaśnica oczywiście mamy w razie czego, jakby nam się bizon zapalił. Ale oby tego nie zrobił, bo dopiero co go kupiłem i nie mam zamiaru już go na złom oddawać. Ajajajajaj. No jeszcze czasami ciężko się przyzwyczaić do tej sterowności. Szczególnie, że jeszcze w moim przypadku zbytnio dużo tutaj w tego farminga jeszcze nie przegrałem. Ale no, z czasem na pewno się człowiek przyzwyczaił. No, przyzwyczaje się człowiek do tego. O, pełny zbiornik. Nawet tak się rozgadałem, że nie zwróciłem uwagi. Dobra. W takim wypadku lecimy pociągnik. No i tutaj plusik już, bo zrobili mod sieczki od razu, nie tak jak w 19, że tego modu, że tej sieczki nie było, tylko gołe pole. Także no tutaj już też plusik, że o tym pomyśleli w końcu na samym wstępie. O, fajna animacja wysypywania i też dźwięk wysypywania, jak słychać, fajny. No taka tekstura soi.
Dobra. Gasimy Maseja i lecimy dalej. Po co ja zgasiłem Bizona? Boże kochany. Masakra. Standardowo jak to w Bizonie, nie będziemy chować rury. Taki typowy polski Bizon, rury nie chowa. Bo kto by za każdym razem zsiadał z Bizona, targał tą rurę i z powrotem potem ją składał. I tak w przypadku większego pola kilka razy to robić, także potem już pomyśleli w Bizonkach i zaczęli robić te rury hydrauliczne. Nawet sprawnie idzie koszenie tym Bizonem, jak widać. I przyjemnie nawet. Na pewno przyjemniej mi się to robi niż tym New Hollandem, którego go sprzedałem, bo mimo tego, że nim nic nie robiłem, to i tak wiem, że no nie podobał mi się i jakoś no właśnie wolę tym Bizonkiem sobie tutaj te prace wykonywać. Trzeba gromadzić pieniążki. I trzeba będzie niedługo w zwierzątka pójść. Znaczy niedługo, no. W sumie to dopiero zacząłem zabawę z tymi polami, także. Trzeba trochę pieniążków zarobić, żeby coś było. Tam widzicie ambonka. Ciekawe, czy da się na nią wejść. Może się da. Fajne screeny bez niej się tutaj robiło. I ogólnie fajne ujęcia. Muszę potem sobie to obczaić. Może sobie od razu pojedziemy tą sobie sprzedać. Zobaczę. Tam było ponad 3 tony. Czyli już by było teraz ponad 4, bo już mamy ponad tonę w zbiorniku. Zobaczymy, ile ostatecznie wyjdzie. No całkiem prawdopodobne, bo dokładnie nie pamiętam, ile tam kurcze było, gdzie ten zbiornik tu w Bizonie wchodzi. Ale całkiem prawdopodobne, że może około 6 ton wyciągniemy. Łopanie, o, wyrobiłem. Na szczęście. Ale normalnie widać jakie omijaki robię, bo czasami to tak jak mówię, no jeszcze nie mogę się przyzwyczaić troszkę do tego sterowania. A tam czemu tak ominąłem? Na samym wjeździe. Dziwne. Od razu sobie to poprawię, bo nie lubię omijaków. Kosa taka nowiutka w tym Bizonie, że aż się błyszczy w słońcu. Jeszcze ruda szmata jej nie dopadła. No wiem, czy sobie teraz ogólnie po tych zbiorach tych pól nie powapnuję. Chyba ogólnie tak zrobię. Powiem wam.
No nie wiem, zastanawiam się. No zobaczę z tym wapnowaniem. W sumie. Chyba zrobię orkę, tylko będę musiał zainwestować w pług, ale to na luzie raczej. I chyba kupię sobie bronę aktywną. No bo mam 75 tysięcy ponad, jak widzicie. Także mnie stać. Pług tam chyba wiedziałem, że agromasza kosztował, nie wiem, coś chyba około 15 tysięcy, czy coś w tym stylu, na pewno poniżej 20. Ta brona chyba 18, a na luzie, no jeszcze właśnie przychód ze zbiorów wpadnie. Dobrze będzie. No i jedno pole mamy obcykane. Ogólnie ten sobie, jakbym kupił pług, to bym sobie mógł tutaj tą trawę trochę zniwelować, aczkolwiek boję się tego zrobić, znaczy boję. Na razie nie chcę tego robić, bo w przyszłości, no wiadomo, że będę stawiał tu jakieś budynki, więc na chwilę obecną zostawię sobie po prostu tutaj to tak jak jest, bo no, co mi to da, że sobie na chwilę na przykład to pole zniweluję, jak potem będę musiał i tak z powrotem to pole przywrócić do stanu pierwotnego, czyli tam ogólnie grunt z niego normalny zrobić, bo będę potrzebował terenu, no, pod budowę. Ta, tu mamy 3540, no 6 ton na pewno nie będzie, to już możemy o tym zapomnieć. No a trochę tam pieniążka wpadnie, kurde, jak ja to zajechałem. Ładnie sypie bizon. Możemy rozsypać po całej przyczepie, bo i tak nam, i tak musimy to wysypać, i tak musimy to wysypać, także. Dobra. Wysypane. Ile mamy ostatecznie? 5357 litrów. No dobra, teraz pytanie. Gdzie jest najlepsza cena tej soli? To sobie od razu pojedziemy. Najlepsza cena soi. O kurcze, a nie, to nie na soję patrzę, o Jezus, już się wystraszyłem. Port południowo-wschodni. Dobra, to sobie jedziemy do portu. No ale już z 5 dyszek to na luzie wpadło, spadła ta cena przez kilka minut, bo widziałem, że ta soja była ogólnie po no 2800 coś. Także na luzie na 5 dych spadła, a nawet więcej chyba. Dobra, gdzie jest ten teraz port? O Jezu, aż tam? To był chyba port południowo-wschodni? Tak. Dobra, pojedziemy sobie. Na ten port to sprzedać. Teraz pytanie, żebym tam trafił, ale na szczęście jest mapa, także gitara, o Jezu, chyba znajdę, już trąciłem. O, ten Masej ma jakąś tam lepszą widoczność na przykład niż w przypadku tego Fenda, którym ostatnio tam robiłem kultywację, jeśli chodzi o te lusterka, bo no jeszcze ma to wsteczne, więc też coś tam daje. Wydaje mi się, że lepiej ma to ustawione. Moment. Jak ja tu muszę teraz jechać? Na pewno nie tu, dobra. Muszę tam tu chyba jechać. Tu jest jakaś droga? Kurde, jakoś tak ta mapa mi słabo tu wygląda. Jestem tutaj. Wschodni. Czyli tu na porto musimy jechać tutaj. O kurde. Daleka droga przed nami, czyli w sumie... No musimy, krótko mówiąc, tu w dół zjechać. No dobra, czyli jechałem dobrze.
Samochody chyba trochę jeżdżą szybciej, mi się tak więc coś wydaje. To chyba teraz tutaj będzie tak. No. Bo jakoś wcześniej to się zawsze wlekły, ale wydaje mi się, że szybciej. O, nawet przystanek autobusowy jest. Przy okazji znowu możemy sobie trochę mapy pozwiedzać. Ale tym razem akurat pożytecznie, bo jedziemy na skup, więc nie jedziemy bezcelowo, tak po prostu na przejażdżkę. Teraz pytanie, to był ten port południowo-wschodni, czy... Co tu się zadziało? Nic się tu nie zadziało. Bo ktoś do mnie pisze, z tego co słyszę. No ale trudno, teraz nagrywam, to nie ma takiej opcji, żebym odpisywał. Dobra, port południowo-wschodni, dobra, czyli tam. Na ten porcik musimy jechać. Dobra, przelecimy sobie przez te rondo, jak powinniśmy to zrobić. Już, żeby trochę realizmu było. O Jezu. Zapatrzyłem się na tą minimapkę, że prawie już znak wyląbałem. Ten port to będzie tutaj, bodajże po prawo. Gdzieś. Tylko jak tam teraz pytanie wjechać? Jakiegoś tutaj wjazdu nie widzę. Pewnie trzeba będzie tam jakoś przejechać przez te place i dopiero do tego portu się dostaniemy, bo tutaj to jest chyba te wapno, z tego co mi się tak wydaje. Ta stacja wapnowania. Czyli tam teraz jeszcze musimy polecieć sobie tutaj do... Gdzie to będzie ten syp? Gdzieś tutaj chyba. Tu chyba jednak nie dojedziemy. Źle chyba pojechałem. A tutaj jest syp. I ciekawe ile dostaniemy. Dobra, i sypiemy. I niech się hajsy sypią. No, trochę pieniążka wpadło. Prawie 15 tysięcy. Przy małym nakładzie w sumie na tą soję, no bo na momencie obrobiłem to pole i tak naprawdę co, no, szybki zasiew, a jeszcze wcześniej szybka kultywacja. Nawóz to tam moment. I co? No i prawie 15 tysięcy wpadło. Ciekawie. Z pszenicy też trochę wpadnie, tylko że wiedziałem, że ona w ogóle nie była nawieziona. No więc pewnie no, nie będzie szału z sypaniem. Ale no zawsze jednak coś. Ona też tam jest, widziałem właśnie teraz pszenica w cenie, bo jest po 1500 coś. Więc pewnie... Nie pewnie, tylko na pewno zaraz będę po zbiorze ją wywoził na skup. Tak jak mówię, no, chcę sobie na razie tą bronę aktywną kupić i puk. I kurde, jeszcze opryskiwacz. Cholera. Wydatki jednak się powiększają. Niby podstawowe rzeczy, ale jednak wykosztować się trzeba. Niestety. No ale cóż, nie ma nic za darmo, dobra. Wrócę sobie na farmę i kończymy ten odcinek. I tak jak mówię, pewnie będzie tak, że... No jeszcze zrobię live'a ze żniw wcześniej, niż ten odcinek się pojawi. Bo też tak jak mówię, chcę, żeby jakoś te prace polowe się posuwały do przodu. I żeby ten rozwój gospodarki też miał miejsce, a nie żeby tutaj stać w miejscu i się nie rozwijać.
Jakieś tam może prace inne też, że jakieś takie mniej ważne, jak będę wykonywał. To też pewnie będę jakiegoś live'a tam robił. Ale odcinki swoją drogą też na pewno będą się często pojawiać, także o to się nie martwcie. Dobra. Jesteśmy już z powrotem na gospodarstwie. Ale nie będziemy tutaj zostawiać ciągnika, tylko sobie też podjadę tutaj od razu koło tej pszenicy. O, i ptaki się wystraszyły. Ale widzicie, zgasimy ciągnik i automatycznie gasną światła. Nie zostawimy go na światłach, mimo jak będzie zgaszony. Także tak to wygląda. Ale też widzicie, są te dynamiczne węże. Czyli tutaj normalnie właśnie fajnie to wygląda, jak przewody są połączone z przyczepy do ciągnika. I co? No będziemy kończyć ten odcinek, bo tutaj to, co miałem wam pokazać, a bardziej to, co miałem zrobić na tym odcinku, to zrobiłem. Dalej będę sobie cisnął z pracami, żeby ten mój mająteczek się jak najszybciej powiększał. No, pomocnika nadal jeszcze nie mam, bo mój pomocnik jeszcze nadal sobie farminga nie kupił, więc jeszcze czekam nadal, żeby to zrobił. I wtedy pewnie, no na pewno, prace tutaj znacznie nabiorą tempa, no bo wiadomo, że co dwie osoby to nie jedna. Zawsze mogę sobie niby tutaj tego pracownika wynająć, ale staram się tego zbytnio nie robić, bo no na początku ten hajs trzeba oszczędzać. Także no, tak to wygląda. Także w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Będziemy go kończyć. Oczywiście tradycyjnie zachęcam do zostawienia łapki w górę, zostawienia subskrypcji oraz komentarza. I do następnego.